Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Ja nazywam się Ewa Grodzka i będę miała przyjemność z Państwem spędzić najbliższe 2 godziny. A dzisiejszy program zaczynamy od bardzo przyjemnego tematu, od przepięknego spektaklu Dziadka do Orzechów. W związku z tym moimi pierwszymi gośćmi w dzisiejszym programie jest dyrektor artystyczny Opery na Zamku, pan Jerzy Wołosiuk. Witam serdecznie. Bardzo miło. Oraz kierownik baletu Opery na Zamku, pan Karol Urbański. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo miło mi panów powitać, bo też temat jest bardzo fajny. Dziadek do Orzechów. Może kilka słów o samym spektaklu, bo to nie jest taki niszowy spektakl. Wszyscy bardzo dobrze go znają. Na pewno słyszeli, jeżeli nie mieli okazji jeszcze go oglądać. O czym jest ta przepiękna historia? Zanim o czym jest, to może kilka słów o tym właśnie, dlaczego znają, dlaczego kochają. No bo Dziadek do Orzechów to jest przepiękna historia, zawsze związana ze świętami, często wystawiana właśnie w okolicach świąt. Bajka, myślę, że dla dzieci i dla dorosłych, no i każdy szanujący się teatr tego Dziadka do Orzechów powinien mieć. Przede wszystkim przepiękna muzyka Piotra Czajkowskiego. Wydaje mi się, że w ostatnich latach w Szczecinie było dosyć dużo realizacji. To nie wiem, czy nie jest trzecia w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Natomiast ta na pewno będzie pełniejsza, piękniejsza, chociażby z tego powodu, z mojego własnego jako muzyka, jako dyrygenta, że będzie z muzyką wykonywana na żywo przez orkiestrę, przez pełną orkiestrę, co jest też bardzo dopingujące dla tancerzy i przede wszystkim daje wspaniałe doznania widzom, że mogą usłyszeć muzykę Czajkowskiego na żywo, przede wszystkim zobaczyć przepięknie tańczący balet i nową choreografię, nietypową, troszeczkę inaczej opowiedzianą historię, ale to już o tym myślę, że pan Karol pan powie Karol więcej. Coś, no właśnie, to tak zagadkowo zabrzmiało, bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy sobie też już trochę na temat współpracy pomiędzy muzykami a baletem. To wszystko ma jakieś tam swoje procedury, kto kiedy, od czego się zaczyna. I o ile wiemy, że muzyka Czajkowskiego, no to jest coś, co jest niezmienne, tak? Wspominaliśmy o tym, że mogą być różne opracowania, że coś tam można wyciąć ewentualnie. Czasami się zdarza, że coś się dodaje. Ale jak to jest właśnie z choreografią? Czy tutaj też mamy jakby standard pewnych kroków choreografii, czy tutaj można bardziej poszaleć? Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o Dziadka do Orzechów, podobnie jak dwa pozostałe balety Czajkowskiego, czyli Jezioro Łabędzie i Śpiąca Królewna, one należą do kanonu baletu klasycznego i mają swoje kanoniczne choreografie. Te choreografie, które zostały stworzone oryginalnie, głównie przez Mariusza Petipa dla baletu petersburskiego, bądź baletu Bolszoi w Moskwie, i one w tej tradycyjnej wersji cały czas funkcjonują na świecie, są realizowane w Rosji, we Francji, w Polsce, przez niektóre teatry również. Natomiast tutaj się pojawia takie pytanie o to, co tworzy tożsamość baletu? Czy to jest muzyka, czy to jest historia, czy to są właśnie choreografia? I paradoksalnie jakoś jest tak, że nie choreografia, że my utożsamiamy pewne spektakle głównie przez historię, która jest opowiadana, oraz przez muzykę. W przypadku Dziadka to jest historia Dziadka do Orzechów i muzyka Piotra Czajkowskiego, aczkolwiek ja miałem taki przewrotny pomysł, żeby użyć muzyki Hoffmana, ponieważ on również komponował. Ale myślę, że dla widzów to jest lepiej, że jednak zostajemy przy Czajkowskim. Mógłby być to zbyt duży szok. To mógłby być duży szok, tak. Natomiast też jest tak, że ta opowieść z jednej strony jest, tak jak powiedział Jerzy, bardzo znana, ale gdzieś też został Dziadek do Orzechów w pewien sposób pozytywny, oczywiście zaszufladkowany jako spektakl taki właśnie bożonarodzeniowy, wigilijny. Natomiast jak się zajrzy do tej oryginalnej opowieści Hoffmana, to ona jest dużo bardziej skomplikowana i rozgrywa się na wielu różnych poziomach. I to jest taka historia, która dzisiaj my żyjemy w wieku XX po Freudzie, w XXI po Freudzie, i on się bardzo fajnie czyta z punktu widzenia na przykład psychoanalizy, o czym ona jest, o dojrzewaniu Klary, o przechodzeniu z dzieciństwa do świata dorosłości. Ale myślę, że to, co jest cudowne w tym spektaklu, to to, że w tej dramaturgii, w całym obrazie można tworzyć teatr, który ja nazywam takim teatrem szkatułkowym, który się dzieje na różnych poziomach. Im więcej chcemy tych poziomów zobaczyć, tym więcej możemy ich ujrzeć. To jest trochę jak z takimi tymi rosyjskimi babeczkami, wstańkami, że jest jedna, druga, trzecia.
I ten spektakl jest piękny w warstwie muzycznej, w warstwie wizualnej, w warstwie scenograficznej, ale niesie ze sobą również dużo ukrytych treści, które ja się starałem w jakiś sposób przekazać w tym spektaklu, mam nadzieję, że czytelny. Im więcej ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, tym więcej będzie mógł zobaczyć, co też daje tę szansę, że to jest taki spektakl, który jest familijny z tego powodu również, że jest i dla dorosłych, i dla dzieci. Dla tego, co jest dzieckiem w dziecku, dla tego, co jest dorosłym w dorosłym i dla tego, co jest dzieckiem w dorosłym. Pięknie, pięknie powiedziane. To teraz bym chciała się jeszcze podpytać o takie szczegóły tworzenia takich widowisk, bo to jest naprawdę dużo pracy. My widzimy jakiś tam finał. Premiera 3 grudnia, więc tak naprawdę już całkiem niedużo czasu zostało. Od czego zaczyna się przygotowanie takiego widowiska? Myślę, że przede wszystkim od koncepcji, też właśnie koncepcji realizacyjnej, co chcemy opowiedzieć w spektaklu, a potem z mojego punktu widzenia, czyli punktu widzenia choreografa, to się zaczyna od tego, że te idee trzeba przełożyć na kroki i te kroki powinny oddawać z jednej strony ideę, a z drugiej to jest moje takie przekonanie ducha muzyki. Dla mnie paradoksalnie, ja może nie jestem czystej krwi choreografem, bo kroki nie są najważniejsze. We wszystkich spektaklach, które robię, dla mnie najważniejsza jest historia, którą chcę opowiedzieć i muzyka, do której to robię. A praca wygląda w ten sposób, że trzeba ten materiał przygotować, tak jak kompozytor siada nad pustą kartką papieru i zaczyna tworzyć partyturę, tak samo choreograf tworzy, ja też kiedyś tworzyłem w ten sposób, że przynosiłem gotowy materiał tancerzom. W tej chwili odszedłem od tego i staram się robić to na bieżąco, wiedząc, co chcę osiągnąć, ale robiąc to we współpracy z tancerzami. Może o tyle jest trudniej, że tancerze czasami są mniej cierpliwi niż fortepian albo umysły kompozytora. I to jest to zderzenie z drugim żywym człowiekiem, co z jednej strony jest stresujące, a z drugiej strony jest piękny i trzeba się przez ten materiał posuwać, tak żeby właśnie mówiłem Jerzemu, że najprawdopodobniej dzisiaj skończę ten spektakl choreograficznie i to jest takie z mojego punktu widzenia duże poczucie ulgi. To na pewno. No to jest praca na żywym organizmie. Faktycznie, jeżeli mamy do czynienia z grupą tancerzy, każdy ze sobą niesie pewnie jakieś emocje, i takie życiowe swoje po prostu, ale też związane jakby z przygotowaniem się do spektaklu. I myślę, że nie jest łatwo opanować, bo w sytuacji, kiedy przynosimy coś gotowego i każemy odtańczyć tancerzom, może to jest i prostsze, ale faktycznie tutaj można się fajnie też, myślę, sobą nawzajem tak, inspirować. Ja myślę, że to jest ciekawie. To jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, to jest wzajemna inspiracja. Ja mam nadzieję, że jestem inspirujący dla nich, a oni są inspirujący dla mnie. I to jest bardzo, bardzo dobre. Ten czas pomiędzy koncepcją a gotowym, że tak brzydko powiem, produktem, ile potrzeba? To jest pół roku? Mniej? Więcej? Myślę, że to zależy indywidualnie od twórców, od możliwości teatru również. I ja jestem strasznie się cieszę z tego, że my mamy dosyć krótki czas produkcyjny. I zawsze sobie tak się myślę o tym, że Mozart też miał bardzo krótki czas produkcyjny. On swoje opery, te największe, robił w 2 tygodnie, w 3. To jest taki model starego teatru, który pozwala na pewną świeżość, wymaga warsztatu, wymaga przygotowania takiego warsztatowego od wszystkich uczestników projektu. Ale właśnie tak jak powiedziałem, daje świeżość. Pan Jerzy wspomniał, że tak naprawdę jeżeli chodzi o tę stronę muzyczną, to tak dopiero co wchodzi Pan w te tematy przygotowań. No tak, bo próby orkiestrowe to też w zależności od tego, jak teatr jest prowadzony. Ja akurat też preferuję taki model, że te próby są bardziej zwarte. Wtedy faktycznie zyskuje się takie poczucie
nie tylko świeżości, ale takiej integralności wszystkich elementów, że to się tak nie zaczyna rozłazić na długim okresie. Także my dopiero zaczynamy próby, muzycy już pracują oczywiście indywidualnie, mają nuty, natomiast próby takie już w poszczególnych sekcjach, bo to tak nazywamy, sekcja smyczkowa, czyli kwintet smyczkowy, oddzielnie grupa dęta drewniana, później łączymy całą grupę dętą z perkusją i później już próby całościowe i to nam się zamyka mniej więcej w czas tygodnia. No i ostatni tydzień to już są próby, balet już wtedy próbuje na scenie do nagrania, już wtedy są pewne próby techniczne, bo to też skomplikowane są zmiany dekoracji, okay. Zaczyna już wtedy się układać, programować jakieś światła, natomiast już później, trudno powiedzieć, że orkiestra wchodzi na gotowe, ale trochę na tym etapie, jak już ten spektakl na scenie nabiera pewnego kształtu. I ideałem jest, i zawsze staram się do tego dążyć, jeżeli chodzi o obojętnie, czy produkcje baletowe, czy operowe, żeby ten proces połączenia tych dwóch organizmów, no, baletowego i orkiestrowego, był jak najmniej kolizyjny. Żeby faktycznie tancerze mieli komfort, a wręcz lepiej się czuli później już tańcząc z orkiestrą, no tak, niż do nagrania, jak to się dzieje na samym początku. Także zawsze ten proces taki, to jest zawsze ciekawe, jak to pierwsze zderzenie, ta pierwsza próba, to są wielkie też emocje, czy się zgodzi, czy wszystko będzie w porządku, czy nie. Najczęściej się zgadza i myślę, że jak z Karolem współpracujemy, to też najczęściej to fajnymi efektami owocuje. Liczę na to, że teraz również, dlaczego miałoby być inaczej. Na pewno będzie przepięknie, jestem o tym przekonana. 3 grudnia zapraszamy na premierę, także za dużo czasu nie zostało. Bilety już można kupować? Tak. Już można, także są dostępne, więc śmiało zapraszamy serdecznie. Czas nam się kończy, ale jeszcze o jednej rzeczy tylko chciałam wspomnieć, bo jest jeszcze ciekawe ogłoszenie. Casting do pajaców. Kiedy się odbywa i co to w ogóle jest i kogo poszukujecie? Tak szybciutko. Tak, szybciutko. To jest projekt Michała Znanieckiego, Fundacji Jutro Opery, organizowany przez Operę na Zamku. 11 sierpnia premiera pajaców Ruggero Leoncavallo na Dziedzińcu Zamkowym, także spektakl plenerowy z satelickimi spektaklami dookoła, a co jest ciekawe, bierze w tym udział, czy będzie brał w tym udział chór amatorów, chór Szczecinian, także potrzebujemy 200 Szczecinian, którzy wezmą udział w tym spektaklu. Jak było w ogłoszeniu, śpiewać każdy może, jest to prawda. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada, wszelkie szczegóły są na stronie internetowej Opery na Zamku w Szczecinie. Casting będzie sam miał miejsce 27 listopada w sali kameralnej imienia Jacka Niżychowskiego od 11 do 18, natomiast zgłoszenia do 22, także trzeba się spieszyć, bo to bodajże jest wtorek, także Szczecinianie, nadsyłajcie zgłoszenia do nas. To zachęcam i my też się bardzo spieszymy, bo już mnie tutaj gonią strasznie mocno, tak myślałam, że nam czasu zabraknie. Bardzo dziękuję panom za spotkanie oraz za rozmowę i udanej premiery. Nie wiem, czego życzyć, połamanej batuty? połamania też. Nóg. Mam nadzieję, że jestem pewna, że wszystko na pewno się przepięknie uda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi pierwszymi gośćmi w dzisiejszym programie był dyrektor artystyczny Opery na Zamku, pan Jerzy Wołosiuk oraz kierownik baletu Opery na Zamku, pan Karol Urbański. Ja zapraszam na przerwę, a po przerwie druga część programu Galaktyka Pomerania.